Starostwo powiatowe realizuje trzy ważne inwestycje w gminie Baranów Sandomierskim. Dwie z nich, chodniki w Skopaniu oraz w Dymitrowie Małym, zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Obudowę chodnika w miejscowości Skopanie Granica w gminie Baranów Sandomierskie zabiegało wiele osób i to od dawna. Dziś nowo powstałym można już bezpiecznie spacerować. Serdecznie dziękuję, że ta inwestycja powstała, ponieważ no, była oczekiwana przez mieszkańców, także dla mnie też jest bardzo ważna, ponieważ no, zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców, dzieci, które uczęszczają do szkoły, osoby, które też korzystają, idąc do kościoła, do sklepów. Niezwykle ważna inwestycja i dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład mogła powstać. Chodnik w Skopaniu to jedna z trzech inwestycji realizowanych obecnie na terenie gminy, na wykonanie których środki pochodzą z Polskiego Ładu. Drugą jest chodnik na długości 1,30 km, który już powstał w Dymitrowie Małym. Do tej pory i tu nie było żadnego chodnika, a goła jezdnia stanowiła zagrożenie dla przemieszczających się piechotą czy rowerem mieszkańców. Jest o wiele bezpieczniej. Mieszkańcy długo czekali zarówno Baranowa Sandomierskiego, jak i Dymitrowa Małego. No i cieszymy się, że wreszcie te miejscowości z czasem będą połączone, bo zostało tam około 350 metrów. Także zadanie, uważam, jest ważne. Zadanie oczekiwane. No i zadanie, które poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo. Całość inwestycji, te dwie, plus o tej, co pani przewodnicząca powiedziała, czyli na Durdach, tam już jest mocno zaawansowana. Myślę, że w niedługim czasie będzie odebrane. To jest około prawie 5 milionów złotych przy dofinansowaniu 95% z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Do tej pory realizowaliśmy inwestycje 300-400 tysięcy złotych rocznie, czyli mamy w przeciągu jednego roku praktycznie zrealizowane inwestycje takie, które musiałyby być rozłożone na 10 lat, gdyby nie tutaj. Tutaj przychylność starosty i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Podczas oficjalnego odbioru obydwu inwestycji wstęgę przecinali m.in. starostowie tarnobrzescy, radna powiatu, burmistrz i wiceburmistrz gminy Baranów Sandomierskim, przewodniczący Rady Osiedli, sołtysowie, wykonawca inwestycji, czyli firma Brukmar Łukasz Marut. Widzicie Państwo, to jest odcinek bardzo prosty. Nieraz tutaj z szybkością dużą przejeżdżają samochody różnej wielkości, prawda? I jest to ulica rzeczywiście niebezpieczna. Także bardzo nas cieszy, że jest tutaj może na terenie Baranowa niewielki odcinek w tej chwili wykonany, ale liczymy na to, że w przyszłości przy tej dobrej współpracy samorządu gminy z powiatu będzie ten odcinek następny około 300, ponad 300 metrów chyba tam jest wykonany do zamku w Baranowie Sandomierskim. Ja w imieniu swoim, Rady Słowackiej, ale przede wszystkim mieszkańców Dymitrowa Małego, chciałabym podziękować wszystkim, którzy dołożyli cegiełki do powstania tak ważnej inwestycji u nas w Dymitrowie Małym. Przez wiele lat była długo wyczekiwana. Każdy marzył o tym chodniku, żeby było u nas bezpiecznie, żeby było tak, jak przystało w każdej miejscowości w XXI wieku. Trzecia z inwestycji realizowana jest w Durdach. Mowa tu o drugim etapie wykonania drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do rowu melioracyjnego. Planowo ma zostać odebrana w listopadzie.